Core Update, Spam Update, Helpful Content Update, Reviews Update, Link Update. Co chwilę słyszymy o jakiejś zmianie w algorytmie. I nic dziwnego, w końcu zmiany, jakie zachodzą w ekosystemie Google, odbywają się nawet i wiele razy w ciągu jednego dnia. A to oznacza, że może być ich nawet kilka tysięcy w skali roku. Czy to jednak jest powód na to, aby się nimi przejmować? Czy powinniśmy tracić jako przedsiębiorcy czas na analizowanie, co tam znowu zmieniło się w algorytmie? Odpowiedź na to pytanie poznasz po wysłuchaniu tego odcinka. Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google. Zmiany w algorytmie Google zachodzą ustawicznie, i tylko inżynierowie oraz właściciele Google wiedzą, ile tak naprawdę ich jest. To, co do nas trafia za pośrednictwem różnego rodzaju środków przekazu, czy to w mediach społecznościowych, czy też na konferencjach, w których biorą udział pracownicy Google, to tylko wierzchołek góry lodowej. Wierzchołek, który jednak błyszczy bardzo wyraźnie w słońcu i widać go z daleka, błyszczy tak mocno, że jeżeli tylko o jakiejś aktualizacji zaczyna być głośno, no to automatycznie wiele różnego rodzaju publikacji. Czy to w formie wpisów na blogu, zmianek w mediach społecznościowych, pojawia się co bardzo przyciąga uwagę. Uwagę ze strony osób, które zajmują się zawodowo pozycjonowaniem, a także uwagę ze strony firm, które albo zleciły pozycjonowanie firmie SEO, albo też samodzielnie wykonują działania i chcą wiedzieć, co się dzieje z ich stroną. Czy w wyniku danej zmiany algorytmu ich strona może pójść w górę lub w dół? Spaść czy podnieść się. Jeszcze kilka lat temu, tak jak wszyscy, którzy zajmują się zawodowo pozycjonowaniem, śledziłem te zmiany na bieżąco, po to, aby móc zobaczyć, w jaki sposób to, co zmienia się w algorytmie, wpływa na widoczność pozycjonowanych stron moich klientów. Jednak jakiś czas temu coś się zmieniło, zacząłem bardzo wyraźnie dostrzegać jeden fakt: strony, które były zadbane, strony których właściciele interesowali się tym, co jest robione w ramach pozycjonowania, strony, których właściciele aktywnie pracowali nad zwiększaniem widoczności swoich zasobów w wynikach wyszukiwania Google, posiadały jedną, ale to bardzo istotną cechę. W przypadku jakiejkolwiek dużej zmiany algorytmu, pozycjonowana strona nie spadała, ale albo szła w górę, albo też utrzymywała się na niezmienionej pozycji. Ktoś by powiedział, że utrzymywanie się na niezmienionej pozycji to nie jest coś, z czego się trzeba cieszyć. No cóż, w praktyce rzeczywistość wygląda jednak tak, że twoja strona może nie spaść, wynika wyszukiwania, ale jednak strona konkurencji spadnie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Google podczas swoich prac nad algorytmem może na przykład zwiększyć wagę, jaką odgrywają. Treści znajdujące się na stronie, albo w kolejnym updatecie, wagę jaką odgrywają grafiki, albo też inne elementy, jakie znajdują się na stronie, tak, że ktoś inny, kogo nie brałeś pod uwagę, może podnieść się w wynikach wyszukiwania, jednak twoja strona, dzięki temu, że będzie zadbana, nie spadnie. I owszem, ktoś się podniesie, ale ty nie spadniesz, a twoja konkurencja spadnie. A zatem z niezmienionej pozycji należy czasami się cieszyć, a nie zamartwiać. Ale nie to jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, że z każdym rokiem strony, wokół których coś się dzieje czyli powstają nowe treści, zmienia się szata graficzna, poprawiane są techniczne kwestie uodporniają właścicieli takich stron przed szumem informacyjnym, jaki tworzony jest przez firmy z branży SEO które zamiast skupić się na pracy nad stroną, próbują znaleźć jakiś magiczny środek, magiczny sposób na zrozumienie, dlaczego Google ukarało daną, a nie inną stronę. Dlaczego dana strona spadła wynika wyszukiwania, a nie wzrosła. Wiem, może to zabrzmieć trochę dziwnie, że mówię o czymś takim w tym odcinku, ale zastanów się na logikę. Jeżeli tworzysz stronę po to, aby pozyskać klienta, jeżeli starasz się, aby taki klient, wchodząc na Twoją stronę, dobrze się czuł, czyli dostarczasz mu dobrą treść, dobrze działającą technicznie stronę, dbasz o to, aby ona była cały czas aktualna. No to na logikę, czy powinieneś bać się jakiejś zmiany w algorytmie Google? Czy taka zmiana może negatywnie wpłynąć na widoczność Twojej strony w wynikach wyszukiwania? Teoretycznie może. Ponieważ nawet jeżeli robisz wszystko dobrze, no to twój konkurent może robić coraz więcej, czyli jeszcze bardziej dbać o treści, jeszcze bardziej szlifować stronę, jeszcze lepiej ją promować też. Jednak nawet jeżeli tak się dzieje, to i tak nie powinieneś się obawiać. Dlaczego? Od 2008 roku, od kiedy to zajmuję się pozycjonowaniem swoich biznesów, a także stron moich klientów, nie spotkałem się z ani jednym przypadkiem sytuacji, w której właściciel strony, poświęcając na nią odpowiednią, w jego mniemaniu, ilość czasu, czyli dbając bardzo o nią, rozwijając ją na bieżąco, nie był zadowolony z efektów pozycjonowania. Pozycjonowania, czy to robionego przez niego, czy też zleconego jakiejś firmie SEO. Jednak w każdym takim przypadku, jedna kwestia była konstans. Ukierunkowanie na to, aby jak najlepiej zadbać o swoich potencjalnych klientów, aby przedstawić im ofertę w taki sposób, aby porównując tą ofertę z ofertą konkurencji, taka osoba nie miała najmniejszej wątpliwości, z kim powinna się skontaktować. Z drugiej strony, też od tego 2008 roku przeprowadziłem bardzo wiele rozmów z osobami, które obawiały się updateów algorytmu Google. Czy ta grupa osób posiadała jakąś wspólną cechę? Tak. Posiadała. Albo te osoby podpisały umowę na pozycjonowanie i nie wiedziały, jakie prace są wykonywane, więc obawiały się po prostu, słysząc o jakimś kolejnym dużym updatecie algorytmu, że ich strona może spaść. Niestety, w praktyce często okazywało się, że albo nic nie było robione, albo też prace, jakie były wykonywane, łamały regulamin wyszukiwarki, więc obawy takich osób były uzasadnione. Drugim podzbiorem tej grupy osób były. Te osoby, ci właściciele stron, którzy świadomie łamali regulamin wyszukiwarki Google, widząc, że mogą osiągnąć szybciej pewne efekty i nie chcąc czekać na to, aby ich witryna organicznie zyskiwała pozycję, decydowali się na przyspieszenie pewnych prac albo też na wykonywanie takich działań, które dzięki chodzeniu na przysłowiowe skróty polepszały widoczność ich strony w wynikach wyszukiwania. Jednak podobnie jak w pierwszym przypadku, przypomnę, że nie spotkałem ani jednej osoby, która byłaby bardzo zaangażowana w pracę nad pozycjonowaniem swojej strony i byłaby zadowolona, tak i tutaj zawsze, prędzej czy później, Google upominało się o swoje. I podczas rozmów z taką osobą mogłem tylko wysłuchiwać: no tak, ale konkurencja robi to samo, dlaczego oni nie spadli, a myśmy spadli? Albo też: no przecież przez lata kupowaliśmy te linki. Tworzyliśmy treści niskiej jakości, czy też ostatnio tworzyliśmy treści generowane przez sztuczną inteligencję, no i byliśmy przez miesiące wysoko, a teraz nagle spadliśmy. Dlaczego? Odpowiedź takiej sytuacji była prosta: no właśnie dlatego, że chodziło się na skróty i łamało się regulamin wyszukiwarki Google, a Google z każdą kolejną zmianą algorytmu, mówiąc wprost, uszczelnia system. Kiedyś, lata temu firmy SEO śmiały się, że Google można zrobić przysłowiowego konia w bardzo prosty sposób. Dzisiaj sytuacja już nie wygląda tak różowo i wiele z tych osób, które tak kiedyś mówiły, zajmują się dzisiaj nie tylko pozycjonowaniem, ale też innymi kwestiami związanymi z budowaniem widoczności strony w wynikach wyszukiwania, czy też ogólnie w internecie, bo zaliczają się tutaj na przykład płatne reklamy Google, co najlepiej chyba świadczy o tym, jak bardzo system się zmienił, skoro to, co kiedyś działało, sposoby, dzięki którym można byłoby szybciej wybić stronę w wynikach wyszukiwania, dzisiaj już nie działają. A co za tym idzie? Trzeba naprawdę postarać się mocno, aby najpierw, po pierwsze, przekonać klienta do tego, aby wziął się za pracę nad swoją stroną, a po drugie, uświadomić mu, że to nie będzie trwało tak jak kiedyś dwa tygodnie, gdzie wystarczy. Kupić ileś tam tysięcy linków, aby wybić się na pierwszą pozycję dla bardzo konkurencyjnej frazy. Te czasy już minęły bezpowrotnie. Jeżeli ktoś ci obiecuje jakieś cuda, że w przeciągu miesiąca czy dwóch miesięcy uda mu się dokonać rzeczy niemożliwej i wyprowadzić swoją stronę na czołowe pozycje, wynika wyszukiwania Google dla konkurencyjnych fraz, to radzę ci dobrze, najlepiej uciekaj od razu. Ponieważ z takiej współpracy nic dobrego nie przyjdzie. Jedyne, co może szybko się stać, to ukaranie Twojej strony przez Google, a tego chyba nie chcesz, prawda? Dlatego zapamiętaj: jeżeli dbasz o swoją witrynę, jeżeli myślisz o osobach, które ją odwiedzają, jeżeli myślisz o swoim potencjalnym kliencie, to dbasz o treści, dbasz o stronę, aby ładnie wyglądała, aby była użyteczna, aby potencjalny klient wchodząc na taką stronę, nie zastanawiał się dłużej, tylko albo chwycił za słuchawkę telefonu, albo też napisał do ciebie maila i powiedział tak: chcę być twoim klientem. Jeżeli będziesz stosować się do tych zaleceń, to uwierz mi, nie będziesz się bać żadnych update'ów, czyli zmian w algorytmie Google. Nic nie będzie ciebie ruszać i będziesz się tylko śmiał, czytając o tym, że Google właśnie Odpaliło kolejny Core Update, Spam Update, Helpful Content Update, Reviews Update, Link Spam Update. No i co z tego, że uruchomiło taki update? Ty masz zadbaną witrynę, wiesz co robisz, to konkurencja niech się martwi, a nie ty. I życzę ci tego z całego serca. I tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Po jego słuchaniu już wiesz, kto powinien bać się zmian w algorytmie Google, a kto nie. Jeżeli należysz do drugiej grupy ludzi, super. Jeżeli jesteś w pierwszej, to albo zainteresuj się bliżej tym, jakie prace są wykonywane w ramach pozycjonowania Twojej strony, albo zamiast kombinować, weź się po prostu do pracy. Chyba, że wolisz nadal tracić czas na czytanie jakiejś kolejnej zmianie w Google. Nie wiem jak ty, ale mi by było szkoda. Jeżeli w trakcie słuchania tego odcinka nasunęły Ci się jakieś pytania, pamiętaj, że możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować. Wejdź na seoprofi.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.